Cześć kochani, moi wspaniali YouTube'owicze, no uwielbiam was, no tak lofciam strasznie. Dobra, następna lekcja taka mówiona. Lepiej grać z tabów czy ze słuchu? Takie pytanie jeden z was mi zadał. No właśnie, to jest ciekawy temat, no można powiedzieć tak, jeśli o mnie chodzi, prawda? Jeśli o was, to może niekoniecznie. Ciekawy temat jak dla mnie, ponieważ czytanie z tabów, a granie ze słuchu, to są dwie różne zupełnie umiejętności, które wypadałoby ćwiczyć osobno. Czyli czytanie z tabów, czy też z nut, to można powiedzieć, że wy pewnie tak rozdzielacie większość z was, jeśli chodzi o nuty, to what the fuck, chłopie, co to jest, nie? Taby okej, nuty nie okej, nuty dup, taby tak, nie? Generalnie, jeśli chodzi na przykład o program Guitar Pro, to ten program, jeśli wydrukujemy sobie, czy jeśli widzimy ekran tego programu, to na górze mamy nuty, a na dole tabulaturę, prawda? To są nieodłączne dwie rzeczy, które wypadałoby umieć czytać jedno i drugie. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ z tabulatury widzimy, po jakich progach naciskamy, oczywiście tak, widzimy po jakich progach, wiemy gdzie, wiemy która struna jest która, prawda? Ale z kolei po nutach możemy sprawdzić dynamikę utworu, czyli możemy sprawdzić, jak długo te trwają te nuty, czyli te progi, które mamy wypisane, prawda? 3, 5, 3, 5, 3, 5, ale na przykład po nutach możemy poznać, czy ten 3 i 5 to jest cała nuta, półnuta, ćwierć nuta, czy tam to jest zagrane tremolo, czy slajdem na przykład. Oczywiście slajdy to wszystko jest w tablaturze zapisane, ale jeśli chodzi o czas trwania, prawda? Czy ma być dy, czy dy. To wszystko wiemy. Oczywiście ktoś powie, no dobra, naciskam spację, to mi wszystko powie, bo mi samo zagra. No tak, to jest jedna rzecz, to jest można powiedzieć już najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Czyli po prostu dać spację i sobie słuchać, jak to leci. I sobie wyłapywać ty. Nic prostszego, prawda? Druga rzecz to jest taka, jeśli dostajemy taby na kartce, to już sobie play nie zrobimy, prawda? To już trzeba wtedy się orientować. Czyli generalnie chodzi o to, żeby nauczyć się też rozpoznawać mniej więcej dynamikę utworu po nutach. Co za tym idzie? No jeśli mamy tablaturę, to sobie możemy od razu łatwo to zagrać, a z nut będziemy wiedzieć, jaka to jest dynamika. Więc to jest bardzo ważne, żeby, prawda, nie dać plamy, powiedzmy. No ktoś daje nam jakieś taby, masz tu taby. No a jak to ma być grane? No to wtedy, wiadomo, jak się dowiemy z tabów samych, nawet jeśli mamy z notatnika wydrukowane, jak się dowiemy, jaka jest dynamika utworu, jak jest tempo, jak szybko są grane różne dźwięki. No jedynie możemy zrobić tak, że sobie włączymy MP3 i wtedy wiemy, okej. Oczywiście tam w notatniku też jest, im bliżej siebie, tym gęściej grane, tym szybciej, im dalej, tym wolniej, ale tam nie ma oczywiście jakiejś konkretnej przestrzeni, tam jest zrobione, kto sobie wymyśli, zrobi cztery spacje, czy cztery te kreseczki, no to będzie dla niego pewnie jakaś dłuższy czas, nieokreślony zupełnie, tak w cudzysłowie, prawda, dłuższy czas, jeśli jedna kreseczka, to jest krótszy czas, więc lepiej zapoznawajcie się z tymi Guitar Pro, czy też jakiś Songster, takie różne te utwory, nawet te programy, przepraszam was, programy online, które możemy sobie włączać i analizować. Więc jedna rzecz to byłaby taka, oczywiście najprostsza, czyli po prostu gramy z tabów. No oczywiście to też jest ważne, jeśli chcemy coś szybko zagrać, gramy z tabów, które możemy sobie odtworzyć, dać play i wiemy, jak to wygląda. Druga rzecz to poznawać utwory na podstawie dynamiki utworu, dynamiki nut i długości trwania, prawda? Czyli po prostu sobie zrobić jako ćwiczenie takie konkretne, że na przykład mam tutaj tablaturę, czy nawet w Guitar Pro nie daję play, tylko sobie patrzę. W takcie mam cztery ćwierć nuty, to ty, prawda? Albo mamy ćwierć nutę i ósemki ty. No to wtedy uczymy się też tego, patrzenia na nuty i grania z nich, czy tam trzymania w głowie tego tempa, które jest w utworze. To sobie traktujcie jako osobne ćwiczenie, które wam bardzo gorąco polecam. Po prostu ćwiczyć się w wystukiwaniu nawet. Po prostu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, raz. Wiadomo, ćwiczymy sobie w ten sposób granie, czy samą dynamikę, bo to, że już jak zagrać, który dźwięk, to już jest osobna sprawa. Patrzcie, punkt
czy to co mówiłem wcześniej, po prostu dajemy sobie play i wiemy jak to leci, lub dajemy MP3. Teraz osobna rzecz, następna rzecz, granie ze słuchu. To jest też bardzo ważna umiejętność. No właściwie wszystkie te rzeczy, co mówię, tutaj są osobne, tak jak widzicie, prawda? Granie ze słuchu to jest bardzo istotne i też sobie róbcie to jako ćwiczenie, że na przykład puszczamy jakiś prosty utwór, prosty czy no, im prostszy, tym lepiej, prawda? Albo znany utwór z jakiegoś filmu i staramy się puszczać konkretny fragment i znajdywać dźwięki do tego, z tego fragmentu, znajdywać cały ten zakres dźwięków, który był tam zagrany. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, dzięki powtarzaniu tych czynności, że słuchamy, trafia nam to do ucha, później z ucha staramy się przenieść to na gryf, to powtarzanie tych umiejętności sprawia, że po jakimś czasie palce już jakby same trafiają, same wiedzą, gdzie jest ten dźwięk. Ja na przykład tak mam, że właśnie ktoś mi coś puszcza i nieraz jest tak, że właśnie od razu trafiam palcem w ten dźwięk, który jest. Od razu po prostu w niego trafiam. No to jest naprawdę niesamowite, że właściwie ręka, mózg jakby sam sobie to wyłapuje nieraz, więc to jest naprawdę wspaniałe. I to się oczywiście da wyćwiczyć, możecie być super w tym. Ja też, im więcej to będę ćwiczył, tym będę lepszy, więc właściwie pamiętajcie, ćwiczenia, 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 aż do znudzenia, aż się nawet porymowało, będę hip-hoperem, ale w każdym razie teraz wiecie, o co mi chodzi. Każde z tych zagadnień to jest osobny temat i najlepiej, żeby w ciągu takiego codziennego ćwiczenia poświęcić przynajmniej z 5 minut na puszczanie utworów, na przykład The Final Countdown. Ty-dy-dy-ty, o, już sobie wyłapujemy wtedy, jaki to był dźwięk, prawda? Pierwszy ty-dy-dy-ty, i możemy sobie wtedy to znaleźć. Oczywiście możemy, jak już znajdziemy daną tą tonację, możemy to przesuwać, bo możemy znaleźć to na gryfie, zarówno w takim wąskim paśmie gryfu, prawda? Powiedzmy, nie wiem, 5, 6, 7, 8 próg, lub wzdłuż jednej struny, prawda, wzdłuż tak gryfu. Oczywiście to wzdłuż byłoby trudne. Ty-dy-dy-dy, jakieś tutaj, prawda, machanie ręką jest troszkę trudniejsze. Generalnie najlepiej obczajać tak, żeby było dla ręki było w miarę przyzwoite i prosto do zagrania, nie żeby gdzieś skakać z jednego na drugi. Oczywiście jeśli chcemy, to możemy skakać, ale najlepiej jeśli mamy w miarę takie skondensowane spektrum tutaj na gryficzku, skondensowany ilość progów. Także no, ćwiczcie, no kolejne ćwiczenie wam zadałem, no proszę ja was, no co to się dzieje, no ale będziecie mistrzami, także papatki, Wojtuś mówił. Zapraszam cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki.